150 kg osiąga prędkość do 45 km na godzinę. Ma prostą konstrukcję, powstał przy użyciu zaledwie 30 elementów, a nazywa się Solarix i od podstaw został zaprojektowany i wykonany przez uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Ziembicach. A najważniejsze jest to, że jeździ na prąd. Jego bateria może być ładowana energią elektryczną poprzez podłączenie do zwykłego gniazdka, a już niedługo pojazd będzie wykorzystywał też energię słoneczną. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej jednej ze znanych polskich fundacji. Zdobycie grantu wymagało jednak dobrze przygotowanego projektu i stosownej aplikacji. Projekt trwał rok czasu i w tym projekcie pracowało 4 nauczycieli przedmiotów mechanicznych, informatycznych i około 20-30 uczniów. W tej drugiej grupie był m.in. Maciej Zwoliński, uczeń 3 klasy technikum mechanicznego. Bazują na ramie naszej konstrukcji, na podzespołach, które zapożyczyliśmy z innych pojazdów. To wszystko działa, jeździmy nim. Jeżdżą uczniowie, jeżdżą nauczyciele. Grzegorz Noculak prowadzi zajęcia z informatyki i mechaniki. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ma ograniczenie do 47 km na godzinę do trybu miejskiego. Można go zaprogramować oczywiście do 80 km na godzinę, ale nie wiem, czy konstrukcja wytrzyma. Praca przy tego typu praktycznych projektach ma duże znaczenie w przygotowaniu młodych ludzi na wyzwania stawiane przez współczesny rynek pracy. To jest bardzo efektywny sposób nauczania, ponieważ to, co się człowiek nauczy w teorii, jak później utrwala w praktyce i to zostaje później na całe życie. Ziembicki Zespół Szkół ma w tym zakresie sporą praktykę. Solarix jest 5. projektem technologicznym zrealizowanym w tej placówce. Młodzież konstruowała quada, pojazd budgie, kabriolet. Mieliśmy projekt z robotyki, w który włączyliśmy ponad 200 uczniów z całego powiatu ząbkowickiego. Według pedagogów udział w takich projektach technologicznych skłania uczniów do kontynuowania nauki na politechnikach.